modlić się. Ani Jacek, ani Placek, tylko Panie i ja. Muszę więc modlić się. Ani Jacek, ani Placek, tylko Panie i ja. Muszę więc modlić się. Tak ja, tak Panie i ja. Muszę więc modlić się. Tak ja, tak Panie i ja. Muszę więcej modlić się. Nie teściowa, nie synowa, tylko Panie i ja. Muszę więcej modlić się. Nie teściowa, nie synowa, tylko Panie i ja. Muszę więcej modlić się. Thank you.
na inne rzeczy, na uwielbianie Pana Boga poprzez mnie. Dlatego teraz niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. No i my bardzo, bardzo, bardzo was wszystkich za wszystko przepraszamy. Szczęść wam Boże, do zobaczenia na Jasnej Górze. Ja też bardzo przepraszam księdza Mirosława Chrzczota za to, że pierwszy byłem, który dał pieniądze, opłaty i charakterystykę grupy mówi za wcześnie, następnym razem dam mu za rok. No dlatego tylko woda była na ogórce. Przepraszam wszystkich, moi drodzy, że czasami byłem nerwowy, szczególnie brata porządkowego Bartka, bo się wkurzałem, jak jest tyłu gonił, ale taka była jego funkcja, żeby nawet i księdza gonił. Ruszamy, ruszamy. W tym roku pielgrzymka 39 diecezji radomskiej na Jasną Górę była liczniejsza niż w roku ubiegłym. Myślę, że nawet w dziesiątki tysięcy możemy liczyć tych, którzy duchowo pielgrzymowali razem z nami. Właśnie też za pośrednictwem mediów, bo relacje z pielgrzymek były w zasadzie każdego dnia i bardzo dużo osób uczestniczyło w taki właśnie sposób też w naszej pielgrzymce. Właśnie pogoda też pozwala nam odkryć charakter pokutny pielgrzymki. To jest niezwykle ważne, że pielgrzymka jest obrazem naszego życia, tak? I tak jak w życiu są okoliczności zewnętrzne, nie zawsze sprzyjające do tego, by być wiernym Panu Bogu, by wytrwać na drodze chrześcijańskiego życia, ale mimo to my, jako chrześcijanie, bez względu na te zewnętrzne okoliczności, bez względu na zmieniające się czasy, wydarzenia, my chcemy trwać na drodze życia chrześcijańskiego. I pielgrzymka nam właśnie też to pokazuje, że bez względu na pogodę, czy deszcz, czy słońce, my chcemy wytrwać na tej drodze, ponieważ mamy jasno określony cel i wiemy, że musimy przyjąć to, co nas spotyka, właśnie w duchu wiary, w duchu wierności Panu Bogu. W naszej pielgrzymce uczestniczy bardzo wielu kapłanów. W tym roku było 111 księży, 17 sióstr, 5 braci zakonnych, 43 alumnów seminariów, ale oprócz tego dużo osób świeckich, którzy też na trasie tych rekolekcji w drodze dawali świadectwo swojego chrześcijańskiego życia, opowiadali o swojej więzi z Panem Bogiem, umacniając też innych, bo ten rok właśnie chcieliśmy tak przeżyć w doświadczeniu świadectwa wiary, bo hasło idźcie i głoście jest nawiązaniem do sakramentu chrztu i bierzmowania, a one właśnie mają ten charakter misyjny, posłania właśnie do innych. I no pięknie, no, urzeka pielgrzymka tym, że w tym bardzo interesownym świecie jest tak wiele osób, którzy bezinteresownie służą innym właśnie w służbach muzycznej, bagażowej, porządkowej, medycznej i wszyscy zwracają się do siebie siostro, bracie i teraz tu na Przeprośnej Górce też przepraszają się, bo to słowo przepraszam też jest ważne w naszym życiu społecznym. I dobrze, że teraz przed wejściem na Jasną Górę mamy właśnie ten moment pojednania, zostawienia tego, co jest złe, bo chcemy żyć tym, co jest dobre. Chcemy wrócić po dzisiejszej mszy świętej na Jasnej Górze do naszych domów, do naszych rodzin, do naszych parafii, właśnie chcąc budować dobro. Thank you.
grupa numer 2, złota dwójka, ale coś się wydarzyło. Wczoraj to się wydarzyło? Co się wydarzyło? Dokładnie w trakcie apelu zadałem sobie pytanie w głowie, odpowiedziałem sobie, poszedłem do mojej kobiety i jej się oświadczyłem. No i się zwiedziło. Co poczułaś w tym momencie? Co poczułaś? No trochę byłam skołowana, ale no wiadomo, że się ucieszyłam, bo jednak już jesteśmy trochę ze sobą i no i to radość jednak. Dlaczego wybrałeś akurat pielgrzymkę? Bo na pielgrzymce się poznaliśmy i dokładnie tamtej nocy, w tamtym momencie, tak jakby się poznaliśmy 4 lata wcześniej. Stwierdziłem, że to będzie idealny moment. Po raz pierwszy biegowa pielgrzymka i po raz pierwszy na Jasnej Górze, tak? Jakie wrażenia? Bardzo jestem zmęczona, bardzo zadowolona. Dużo kilometrów zrobiłam. Jestem bardzo, bardzo zadowolona, że aż tyle. Najpierw w piekle, w piątek, mieliśmy w cieniu 40 stopni i pół dokładnie. Potem nazwaliśmy to czyśćcem, bo na drugi dzień lało non-stop i burze przechodziły nad nami. A niebo przyszło dopiero dzisiaj. Dopiero dzisiaj była pogoda taka, jak należy. Czyli nie za gorąco, nie za zimno, bez deszczu. Thank you.
6308 osób uczestniczyło w pielgrzymce. W tej chwili jeszcze kilka tysięcy dojechało, więc mamy ogromną rzeszę mieszkańców naszej diecezji, którzy wspólnie wchodzą na Jasną Górę, wielbiąc Matkę Bożą. Posługiwało 111 księży, 43 alumnów, było 19 lekarzy, 106 pielęgniarek. To także wielki dar współpracy. Pielgrzymka ma taką swoją specyfikę, jest symbolem Kościoła. Przed laty Ojciec Święty Jan Paweł II, mówiąc o 12 Światowym Dniu Młodzieży, użył takiego wyrażenia: świat jeszcze raz zobaczy ikonę młodego pielgrzymującego Kościoła. I to sprawdza się na naszych pielgrzymkach, także w naszej radomskiej. Panu Bogu dziękujemy za ten dar współpracy wiernych świeckich i duszpasterzy. W tym roku w szczególny sposób wspominamy te niezwykle ważne wydarzenia. 300 lat od koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 140 rocznica objawień w Gieczwałdzie, 100 rocznica objawień w Fatimie. To wydarzenia, które uświadamiają nam bardzo ważną prawdę. Matka Boża mówi do człowieka i chcemy usłyszeć ten głos Matki Bożej. Jednocześnie zgodnie z tematem pielgrzymki i ci głoś uświadamiają sobie tę prawdę, że chrześcijanin jest uczniem Chrystusa, który jest także misjonarzem. Księże biskupie, Jezus rządzi, bo taki napis możemy przeczytać. Proszę bardzo. Tak. Jezus rządzi, księże. Jezus rządzi, bardzo proste. To są te młodzieżowe czy młodzieńcze pomysły, aby wyznać wiarę i zachęcić innych, bo popatrzmy, ten napis widzą inni idący za tym księdzem, prawda? Uczeń, który jest misjonarzem, to jest zadanie. Nie wiadomo, czy jest najstarszy, który w tym roku pielgrzymuje jubileuszowy 40 raz.